Dla każdego z nich kolejny rok akademicki był okazją do zdobycia nowych doświadczeń, umiejętności, rozwijania swoich pasji, ale przede wszystkim aktywnego spędzania czasu poza domem. Studenci z Żarowskiego Uniwersytetu III wieku zakończyli 10 już rok akademicki. W środę, 29 maja, na ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu podsumowali swoją działalność. Już po raz dziesiąty kończymy rok akademicki. W roku 2018-2019 uczestniczyło 180 słuchaczy. Chciałam zwrócić uwagę, że co rok utrzymuje się liczba słuchaczy, a nawyk zwiększa się, co potwierdza sens organizacji i zajęć na naszym uniwersytecie. Mam nadzieję, że ten rok wykorzystaliśmy. Jesteśmy zadowoleni w bardzo miłej atmosferze. W tym roku akademickim na zajęcia prowadzone przez Uniwersytet III wieku uczęszczało blisko 180 studentów. Studenci udają się teraz na zasłużone wakacje, ale to nie oznacza, że słuchacze się rozstają. Wakacje to także dobry moment, aby organizować wspólne integracyjne spotkania. Życzenia udanych wakacji składali także słuchaczom burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza Grzegorz Osiecki, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie Tomasz Pietrzyk oraz Helena Słowik, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Żarowie. Tak wiele dokonało się w ciągu tego roku akademickiego. Także i ode mnie podziękowania dla całego zarządu i wszystkich Państwa, którzy chcecie być razem, którzy organizujecie, którzy korzystacie z tego, co jest przygotowane przez Uniwersytet. A tak nawiasem, ja Uniwersytet, tak się zastanawiam, która uczelnia byłaby w stanie przytrzymać u siebie przez 10 lat studentów. Chyba tylko Żarowska. Wszyscy studenci otrzymali promocję na następny rok studiów, co udokumentowane zostało imiennymi certyfikatami.